Cześć, to jest tak jakby druga część filmiku. Opowiadałem Wam w poprzednim, że będziemy też sprawdzać, jak wygląda owoc. Ten, który widzicie, on się nazywa kaki, ale też niektórzy go nazywają hurma albo szaron. Występuje sobie głównie w Chinach albo w Azji Środkowej. Wygląda troszkę jak taki pomarańczowy pomidor. Ten jest troszkę taki poobijany już. Jak go jeść? W pierwszej kolejności trzeba oderwać te liście, które są takie dosyć sztywne. Następnie koniecznie go myjemy. I pomimo, że w skórce znajduje się dużo różnych związków, które są zdrowe, to mimo to skórkę obieramy. Jest dość twarda. Marnie się ją gryzie, a oprócz tego mimo wszystko są to owoce mocno pryskane. Dobra, przetniemy teraz owoc i zobaczymy, jak on w środku wygląda. Powinien mieć taką śmieszną rozetkę. O właśnie. Owoc jest o tyle fajny do jedzenia, że w środku nie ma pestki. Tu wszystko to jest miąższ, który normalnie można jeść. Nie ma specjalnie dużo soku. Jest delikatnie słodki, na pewno dużo mniej słodki niż smoczy owoc, czyli dragon fruit, który mogliście oglądać w poprzednim filmiku. Ale ta słodycz jest dość przyjemna. Być może niektórzy poczują troszkę kwaskowości, ale to wciąż jest na bardzo przyjemnym poziomie. Bardzo tani owoc, bo chyba w okolicach 5 zł za kilogram kosztuje. Bardzo fajne urozmaicenie. Można dodawać do sałatek podobno też. W związku z tym, że ten owoc jest mimo wszystko dosyć twardy, to raczej go się nie wyje tak samo jak łyżeczką, jak dragon fruit, który jest miękki w środku. Więc najlepiej go pokroić na takie kawałeczki, które idealnie się do buzi mieszczą. Oczywiście wcześniej, przypominam, trzeba obrać skórkę. Fajnie to wszystko wygląda, fajnie smakuje, jest w miarę tanie i zachęcamy do spróbowania. Cześć!